Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu syntetyczny Krzysztof. Zastępuję prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast biznesu bez stresu. 18 października 2021 roku. Odcinek 140. 11 milionów bitów. Nie wiem jak, ale ktoś policzył, że za pomocą naszych pięciu zmysłów odbieramy w każdej sekundzie 11 milionów bitów informacji. Ten ktoś policzył również, że ludzki mózg jest w stanie przetworzyć zaledwie 2500 bitów na sekundę. W procesie automatycznej preselekcji ignorujemy więc 10 997 500 bitów, czyli prawie 99,98% docierających do nas bodźców. To straszne. Ale czy na pewno jest to takie straszne? Czytając ten artykuł, zapewne siedzisz sobie wygodnie na krześle, w fotelu albo na kanapie. Zastanów się, siedzisz bardziej na lewym czy na prawym pośladku, no właśnie. Jeśli skupisz się na swoich pośladkach, od razu poczujesz, który z nich jest bardziej obciążony, ale jeszcze przed chwilą ta wiedza nie była ci wcale potrzebna. Ignorowałeś ją, mimo że miałeś ją w zasięgu, swojego tyłka. A gdybym cię teraz zapytał, jaki zapach czujesz albo co słyszysz. Jeśli nic fatalnie nie śmierdzi ani sąsiad za ścianą nie remontuje mieszkania, nie zwracasz uwagi na to, co dzieje się w tle, ignorujesz te wszystkie nieistotne bodźce, które do ciebie docierają. Gdybyś tego nie robił, to by ci się w mózgu poprzepalały bezpieczniki i byś oszalał. Ale automatyczna preselekcja bodźców to nic nadzwyczajnego, każde zwierzę to potrafi, nawet mrówka. Prawdziwa skuteczność w działaniu objawia się dopiero wtedy, kiedy ignorując 99,98% bodźców, potrafisz z pozostałych 2500 bitów na sekundę skupić się na tych 20% spraw, które dadzą Ci największy zwrot z inwestycji. Jakiej inwestycji? Inwestycji w postaci Twojego czasu i wysiłku. Bo siedzieć na lewym lub prawym pośladku możesz zarówno przed telewizorem, Bezmyślnie gapiąc się na rolnika szukającego żony, jak i malując dzieło na miarę monalizy czy pisząc sztukę, której nie powstydziłby się Szekspir. Świadomy wybór tego, na czym skupujesz swoją uwagę czynicie członkiem ekskluzywnej, globalnej społeczności, tego jednego procenta ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu zmieniają świat i czerpią z tego mnóstwo satysfakcji. 500 dobrze wybranych bitów z 11 milionów atakujących cię w każdej sekundzie stanowi właśnie tę olbrzymią różnicę między życiem bogatym a ubogim, między szczęściem a mizerią. Pamiętaj, że w każdej chwili wybór należy do ciebie, więc wybieraj mądrze. Powodzenia!